So the standard of confronts is always to click on the end. Standard przy prowadzeniu konferencji to jest zawsze klikać na końcach przyrostów na stole. That's one thing. Second thing is what to do with one-year-old wood. Druga sprawa, that's important this year. Z przyrostami jednorocznymi, szczególnie ważne w tym roku. If you have too much fruit wood on the second and the old fruit structures, then you have automatically next year a beetle bearing year. Jeśli mamy na konferencji mamy dużo starego drewna, dużo krótkopędów starszych, a mało młodego drewna, mało młodych przyrostów, to mamy duże prawdopodobieństwo przemienności owocowania. So automatically you will have on this wood no flower buds next year. So in this situation, if you have a full crop, you need some one-year-old shoots in the tree. Otherwise you have been obliged. W takiej sytuacji, jak mamy tutaj dużo pąków, same pąki kwiatowe w tym miejscu, to w przyszłym roku będą same pąki liściowe. Dlatego powinniśmy oszczędzać te przyrosty jednoroczne. Yeah, but not this one. Eh? So if you have 50%, ideal in a conference tree is that you have 50% of leaf buds, 50% of flower buds. W przypadku konferencji idealna sytuacja jest, kiedy mamy 50% pąków liściowych, 50% pąków kwiatowych. So if you have this, you are sure that your leaf buds next year will become flower buds. Tak jest, to mamy pewność, że ten pąk liściowy, który mamy w tym roku, zamieni się na pąk kwiatowy na przyszły rok. So that year you don't need one-year-old shoots, or you will have an overcropping takiej sytuacji, jeśli tak jest, 50 na 50, to generalnie nie potrzebujemy jednorocznych przyrostów. So here it's good, I have flower buds, I have leaf buds, so I don't need one-year-old shoots. Tutaj jest dobra sytuacja, mam połowę pąków kwiatowych, połowę pąków liściowych, więc nie potrzebuję pędów przyrostów jednorocznych. And here it's another thing, I have a lot of regrowth. Ale tu jest drugi problem, mamy dużo wzrostu wtórnego. So regrowth I will never keep. Gdzie wtórny wzrost, muszę to wyciąć. Regrowth. I don't need. Click. Na dwuletki, nie? Zostawić. A to jest taki? To wszystko na jednorocznym trzeba wyciąć. Na wszystko, to jest dobrze. Ale tutaj mamy dwuletki. It's all regrowth. I have to keep one. Voilà, that's easy done. Last year was the best year to do test about road regulations, to żeby nie złamała się, tylko było oparcie, a jak tu spójrzmy, to tego nie popatrzę. So I have enough for next year. This is regrowth, yeah? So I have to come. To jest koniec gałęzi. I don't want this, because this is regrowth, this is vegetative wood, this stay vegetative. I want to clean it up, I want to have a structure always out of generative structures, never out of a vegetative structure. Które wyrastają z generatywnego pędu, takiego jak ten. So normally I don't click in, but this is regrowth, I come in a good eye. Okay, so I start first with this. That's the first step I do. Oh. And then I look to the number of the flower buds. Leaf bud, flower, leaf. I have my 50%. So I don't need them. Jak podchodzę do drzewka, najpierw klikam stół. What you want? It can come in this. A potem patrzę, jaka jest sytuacja na gałęzi. But not in the regrowth. Jeden rok, drugi. Yeah. This is normal wood. Na drugim musi być dwuletni został. A jednoroczny wyrzucony. Czy podkładka ma znaczenie tutaj? Znaczy nie, wsadzona grusza? No oczywiście. Znaczy do tego cięcia, nie czy to? Znaczy, no, is this all regrowth, or I have to come back? Karłowych, a nie o kaukaskiej. No,
Okay. Now we move to another situation. Hi. Tu przyciął i tu przyciął. No, just a regrowth. I have taken the regrowth. Przycina przewodnik tylko dlatego, żeby był wzrost wtórny. Normally I don't click in. Normalnie I wait till there. But I cannot have regrowth. This is vegetative. Aha, stay vegetative. I come back on a generative point. This is an explosion of free growth. Na SC, wszystko to jest SC. Because of growth regulators. That's my discussion there.